Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli Rusztowania Wspomnień. Przede wszystkim bardzo dziękuję za przeszło 300 subskrypcji. Dla mnie to wielki zaszczyt, ale również zobowiązanie do dalszego rozwoju mojego kanału. Ponadto dziękuję Wam również za wszystkie komentarze i uwagi krytyczne. Dzięki nim mogę stale poprawiać wartość merytoryczną i wizualną moich filmów. Otwarcie przyznam, że tytuł dzisiejszego odcinka jest dużym skrótem myślowym. Mój PESEL nie pozwolił mi oczywiście słuchać audycji Wesołej Lwowskiej Fali, ale mimo to piosenki jej twórców towarzyszą mi od dzieciństwa. W mojej rodzinie obowiązywała niepisana tradycja, że na niedzielny obiad zawsze przyjeżdżała do nas moja babcia, ale zanim usiedliśmy do stołu, oglądaliśmy film w ramach cyklu W Starym Kinie pana Stanisława Janickiego. Babcia często komentowała pokazywaną na ekranie przedwojenną rzeczywistość przez pryzmat własnych doświadczeń. Będąc smarkaczem, nie doceniałem tych opowieści, ale w tamtym czasie zakorzeniło się we mnie sentyment do czarno-białych przedwojennych produkcji. Zwłaszcza w pamięć zapadły mi filmy muzyczne z dwoma sławnymi lwowskimi batiarami. Już ty kończył talenta do muzyki, tu nie ma zagrejca. Ta ma być trzeci. La 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 la. Nigdy w świecie. La 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 la. Skąd ta straszni. La 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 la. Nie błaśnie. La 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 la. Otwartego ma być na maszkowski kraj. Iż jak on gra, to tak jak śpiewał ja. Upamiętaj ty, Sytońku, bądź szepciu, powiedz co. Kto się tobie przyda, pamiętaj, że nie w szczęści. O! Kto ma forsy, temu zdaje się, że on król. Żyje, pije i przystawia se pusznie przy nim ból. A gdy nagle forsa skończy się, wtedy kończy się cały bal. Stęka kwęka, co zostaje mu po tej forsie żal. Wycha, opłat swaj, nie mamy nic, a mamy raj. Na nic nie zrobię zło, utrać się jak nie masz co. Zima, tu martwimy się, a cieszymy się jak już maj. I te świat hulamy sobie tak razem, opa zwaj. Upamiętaj ty, Sytońku, bądź szczepciu, powiedz co. Że kolega braci najwięcej w życiu znaczy, nawet więcej niż miliony sto. Kto ma forsy, ten kolegi ma przyjacieli, ma wszystko ma. Jest kochany, żyją w pięknym, gdzie się tylko da. A gdy nagli forsa skończy się, wtedy pisze się na nie psy. Niech go nie zna, niech nie kocha, bo to nie to, co my. Bo my, ma opat swaj, to tak jak chyba cały kraj. Bo my, ma ho, to tak jak innych sto. Jak już zima, to martwimy się, a cieszymy się, jak jest maj. Ale zawdy wszędzie pija razem opat swaj. Cały pan, stęka, stęka, nie dostaje mu po tym, po tym żal. A my dwa, o,
nie mamy nic, nie mamy rej. O, to ma znaczy! Kiedy występowali, odkładano karty przy brydżu, przerywano seanse spirytystyczne, narzeczeni przestawali się całować, a dzieci odmawiały udania się na spoczynek. Takiego sukcesu, jak odnieśli ci artyści, do dzisiaj chyba nikt nie powtórzył. Dlaczego popadli w niemal całkowite zapomnienie? Arcylwowianin Jerzy Janicki, współtwórca bardzo popularnego słuchowiska Matysiakowie oraz serialu telewizyjnego Dom, mawiał, że nie wymiatały one ulic w niedzielne wieczory, tak jak udawało się to radiowej Wesołej Lwowskiej Fali. Wówczas bowiem pustoszały kawiarnie i restauracje, a ludzie gromadzili się przy radioodbiornikach, by wysłuchać audycji ze Lwowa. Główną atrakcją programu byli Szczepcio i Toncio, choć właściwie powinno się mówić Szczepciu i Tonciu. Audycję lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia nadano po raz pierwszy 23 października 1932 roku, wtedy jeszcze pod tytułem Wesoła Lwowska Niedziela. I wówczas rozbiła się nagle nad Lwowem wielka bania z humorem i uśmiechem, z poetyckim słowem, satyrą, melodią i piosenką. Twórcą owej bani był Wiktor Budzyński, z wykształcenia prawnik, z zamiłowania radiowiec i scenarzysta, który co prawda urodził się w Stanisławowie, ale już od czasów szkoły średniej czuł się prawdziwym lwowianinem. W 1928 roku założył teatrzyk Nasze Oczko, gdzie wraz ze Stanisławem Czernym prezentował dowcipne dialogi mówione bałakiem, czyli gwarą lwowskich przedmieść. Gdy 4 lata później został kierownikiem audycji słowno-muzycznych lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia, wpadł na szatański pomysł, który okazał się fenomenalnym sukcesem na skalę ogólnopolską. Kasujemy cały program niedzielny warszawski, tłumaczył. Nie bierzemy niczego ani z Warszawy, ani z żadnej innej stacji, tylko sami. Słyszycie, sami wypełniamy całą niedzielę programem radiowym. Czym? Humorem, wesołą piosenką, dowcipem, satyrą, lekką muzyką. Zespół składał się z entuzjastów. Poza radiowymi występami wykonywali własne zawody. Było wśród nich 4 magistrów prawa, urzędnik Izby Skarbowej, inżynier rolnictwa, rzeźnik, a także adwokat, poeta i dziennikarz. Czyli nie najgorzej wykształcona i utalentowana bomba śmiechu, jak nazywali ją słuchacze. 8-godzinny, nadawany raz w miesiącu program okazał się prawdziwym przebojem, a na adres redakcji przy ulicy Batorego 6, dziś Kniazia Romana, nadchodziły tysiące listów od zachwyconych słuchaczy. Nie mogło tego nie zauważyć dyrekcja Polskiego Radia. Toteż w lipcu 1933 roku lokalna audycja, już pod nazwą Wesoła Lwowska Fala, trafiła na antenę ogólnopolską. Wprawdzie program skrócono do 45 minut, a później do pół godziny, ale za to nadawano go 4 razy w miesiącu. Według danych Polskiego Radia Wesołej Lwowskiej Fali słuchało podobno od 5 do 6 milionów Polaków, co wydaje się liczbą trochę przesadzoną. Gdy audycja startowała, zarejestrowanych było około 300 tysięcy radioodbiorników, natomiast 4 lata później prawie 700 tysięcy. Jednak trzeba pamiętać o tym, że przy odbiornikach gromadziło się przynajmniej kilka, a często kilkanaście osób. Kolegą Budzyńskiego ze szkolnej ławy, a także ze studiów, był pochodzący z przedmieścia Łyczakowskiego adwokat Henryk Vogelfanger. Po pewnym spotkaniu towarzyskim, podczas którego popisał się on monologiem mówionym w bałaku, Budzyński zaproponował mu występ na antenie. W ten sposób przed mikrofonem pojawił się Toncio, któremu Budzyński dodał do towarzystwa Szczepcia, czyli Kazimierza Wajdę z dzielnicy Grudeckiej. Wajda miał ze sobą epizod studencki na Politechnice, ale naukę porzucił dla aktorstwa. Zagrał nawet w teatrze u Leona Schillera, ale ostatecznie został spikerem lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia. Imiona radiowych postaci miały związek z miejscami urodzenia wykonawców, ponieważ Wajda, czyli Szczepcio, urodził się niedaleko kościoła świętej Elżbiety, nawiązującego do wiedeńskiej katedry świętego Szczepana, natomiast Vogelfanger, czyli Toncio, przyszedł na świat w parafii świętego Antoniego. Szczepcio i Toncio spopularyzowali i nobilitowali bałak, gwarę kojarzoną z mieszkańcami lwowskich przedmieść, ale znaną chyba przede wszystkim lwowianom, może poza duchowieństwem, zakonnicami i uczennicami szkół średnich, chociaż nie wszystkich. Jednak przede wszystkim bałak był plebejski, plebejskim żargonem godnym pogardy, lekceważonym i zwalczanym przez wyższe i średnie sfery.
W szkołach z reguły go tępiono, informując rodziców, że ich dzieci mówią po bakijarsku. W Bałaku aż połowa słów zaczerpnięta była z języka niemieckiego, ukraińskiego i jidysz oraz żargonu przestępczego. Żeby zrozumieć cały urok Bałaku, trzeba go usłyszeć, gdyż trudno opisać nosową wymowę i śpiewne przeciąganie samogłosek. Co się tam popsuło? Wie pani, to tak, to te uziemnienie, właśnie ta kalinizacja się popsuła i teraz ten amplifikator, że w amplifikatornie to jemu lampa spuchnęła, a najważniejsze to nie jest kryształek, to jego trzeba posmarować super heterojodynu. I co za wyrazy. Słowo batiar pochodzi z języka węgierskiego i posiada dwa znaczenia. Pierwsze określa rozbójnika, natomiast drugie, bardziej żartobliwe, zucha śmiałka urwisa. Lwowski batiar występował w obu tych znaczeniach. Szczepcia i Tącia wykreowali jasny mit batiara, odrywając go od półświatka i wszystkich negatywnych skojarzeń, w tym też od niecenzuralnego języka. Obaj byli poczciwymi, dobrodusznymi batiarami, ale wyraźnie się od siebie różnili. Szczepcio był wygadanym, pewnym siebie i wszystko wiedzącym samochwałą, natomiast Tącio potulnym, naiwnym i zagubionym, durnym pomidorem. Potrafił jednak niespodziewanym pytaniem zaskoczyć Szczepcia i zbić go z pantałeku. Łączyła ich natomiast dobroć, tkliwość i gołębie wprost serce, krótko mówiąc, serce batiara. Radiowi batiarzy odzwierciedlali humor najweselszego miasta w Polsce, jak utrzymywali jego mieszkańcy, a humor ten był pogodny i, co charakterystyczne, pozbawiony złośliwości i sarkazmu. Najważniejszą cechą batiara była miłość do rodzinnego miasta. W filmie Michała Wyszyńskiego Włóczęgi, który wszedł na ekrany w kwietniu 1939 roku, Szczepcio i Tącio śpiewali. Niech inni se jadą, gdzie mogą, gdzie chcą, do Wiednia, Paryża, do Tyno. A ja się z Lwowa nie ruszam za mną, za skarb na skarżnie mów. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy przy tulu i płucą ze snu. Tylko w Lwowie, i bogacz, i dziad, to co za pan brat, i kurz ten ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten grób, jak sobczyk kulada i mniot. I gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Lwowie. I szkoda Katania, bo co chcesz nowo, nie ma jak dwóch. Możliwi się dużo ładniejszych jest gwiazd, lecz Bóg to jest jeden na świecie. I z niego wyjechać, tak gdzieś ja bym mógł, ta mamcio, ta skaźnie, Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to? Tylko w Lwowie. Gdzie śpiewę w tytulu i budzę ze snu. Tylko w Lwowie. I bogacz, i dziad, tu słosa pan brat, i każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten gród, jak sokczyk kulada i mniut. I gdybym się kiedy urodzić miał znów, tylko w Lwowie. I szkoda gadania, i co chcesz tu, nie ma jak tu. Miesięcy później wybuchła wojna, a po jej zakończeniu niemal wszyscy Polacy zostali zmuszeni do opuszczenia Lwowa. Batiarzy rozpierzchli się po Polsce i świecie. Inna sprawa, że w latach po II wojnie światowej pojęcie batiar pozbyło się niemal całkowicie negatywnego znaczenia.
wyszlachetniało i stało się jednym z synonimów lwowskości, tytułem tyleż honorowym, ile zaszczytnym i poważanym. Dialogi Szczepcia i Tącia przez nich samych pisane były zabawą samą sobie, ale pojawił się też zamiar, by ogromną popularność radiowych batiarów wyzyskać dla celów głębszych. W efekcie Szczepko i Tońko, dwa sympatyczne batiary, nie przestając bawić, zaczęli wzruszać i uczyć. W ich dialogach zaczęły się pojawiać wyraźna postawa etyczna wobec życia, wobec państwa i społeczeństwa. Bądź mi, ja serdecznie zadowolony jestem, wiesz? No, a cóż ty mi taki smutny miny robisz? Bo mnie jeszcze jakoś to niszczy mój, że my od te babci te pieniądze wycyganili. No ta pewnie. Tak moim ci Szczepciu, to sumienie mnie gryź jak ta pijaka. No to jakby to ktoś brał tak, prawda, jakby to ten, ale to właściwie są kresie pieniędzy. Ta babka ma jedyny chleb na te kresie, to ona by jej dała bracie 100 miliony razy więcej, no żeby kresia chciała wrócić tam. Nie, to sprawiedliwa prawda i no to nie ładnie. No, to nieładnie, to ja sam wiem, że to nieładnie, no mój słodki, no ale to, ty wiesz, mowa się mówi, a chleb się je. To szkoda gadać, no trzeba zarobić, babci pieniędzy, oddać tej ferty. Oj, oddać jak najprędzej. No wiedzisz, to nie... Podobno modyfikacja ta nie była skutkiem odgórnego polecenia władz, lecz wynikała z własnej inicjatywy zespołu Wesołej Lwowskiej Fali. Szczepcio i Tońcio uczyli po prostu kochać swoje rodzinne miasto i kraj. Inna sprawa, że audycja nigdy nie pozostawała obojętna wobec wydarzeń w kraju i zawsze łączyła humor ze społecznym przesłaniem. Władze patrzyły na społeczne zaangażowanie audycji przychylnym okiem, nie przepadały jednak za satyrą podszczypującą obóz rządzący. Od połowy 1935 roku zaczęły się kłopoty. Coraz częściej, wspominał lwowski speaker Czesław Halski, pozbawieni poczucia humoru, quasi-dygnitarze dają wyraz niezadowoleniu, głównie poprzez Ministerstwo Poczty i Telegrafów, któremu resortowo podlegały Polskie Radio, domagając się ukrócenia swawoli lwowskich wesołków. Mimo to Wesołą Lwowską Falę już wkrótce zdjęto z anteny. Ogromne protesty tysięcy słuchaczy spowodowały jednak jej przywrócenie. Objęta czujnym nadzorem Wesoła Lwowska Fala nie była już tą samą audycją co przedtem, to też w lutym 1937 roku Budzyński poinformował o ostatecznym zakończeniu emisji, oświadczając przy tym, że robi to z własnej i nieprzymuszonej woli. Niespełna rok później na antenie pojawiła się audycja Tajoi, jednak ona cenzurowana i pozbawiona części uczestników stałych była już tylko bladym cieniem Wesołej Lwowskiej Fali. Popularność lwowskiej audycji radiowej sprawiła, że pojawiło się jej wcielenie sceniczne. Po pierwszym występie w Teatrze Wielkim we Lwowie w 1934 roku zespół wyjeżdżał w krajowe trasy, które stały się ogromnymi sukcesami. Zwróciło to uwagę filmowców, dzięki czemu batiarów można było nie tylko słuchać, ale także właśnie zobaczyć w filmach Michała Wyszyńskiego. Będzie lepiej z 1936 roku oraz Włóczęgi z 1939 roku. I to są właśnie te dwa filmy, które wspominałem na samym początku we wstępie dzisiejszego odcinka. Brama już zamknięta, luli, luli, lu. Ludzie śpią i ptaszki śpią i kotki śpią i psy. Zamknij więc uczęta, luli, luli, lu. Wszystkie śpią już zaśni, także te. Jak zarobim 200 złotych, to ci kupim cudny dom. Będziesz spała jak królowa na łóżeczku z białych róż. Dobranoc, oczka z mrok, a przy domku będzie ogród i słowików cały chór. Będą tobie cudne bajki śpiewać aż do samych zórz. Dobranoc, oczka z mróż. Potem pójdę do sklepiku, kupię masło, syr i miód. Kulikowski, chleb i mleko, żebyś miała jak obudzisz się jedzenia, picia, brud.
Jak zarobim 200 złotych, to zrobimy wielki bal. Będzie muzyka i tańce i zabawa. Cichu, już! Negatyw trzeciego filmu Serce Batiara, do którego sceny kręcono latem 1939 roku na rynku we Lwowie, spłonął podczas wrześniowego bombardowania Warszawy. Zachowało się z niego tylko kilka ujęć. 11 września 1939 roku spikerka Cecylia Nachlik łamiącym się głosem odczytała komunikat o zaprzestaniu nadawania programów przez lwowską rozgłośnię. Zespół Wesołej Lwowskiej Fali został ewakuowany do Rumunii wraz z pracownikami lwowskiej rozgłośni. Dawał tam przedstawienia dla internowanych polskich żołnierzy, a później, już umundurowany, tworzył tak zwaną czołówkę teatralną Wojska Polskiego nr 1 i towarzyszył żołnierzom polskich sił zbrojnych na zachodzie. Po zakończeniu II wojny światowej Kazimierz Wajda powrócił do kraju i nadal pracował w polskim radiu aż do przedwczesnej śmierci w 1955 roku. Henryk Vogelfanger został nauczycielem łaciny i podstaw prawa w Republice Południowej Afryki i Wielkiej Brytanii, jednak w 1988 roku powrócił do Polski, by umrzeć tu dwa lata później. Twórca Wesołej Lwowskiej Fali, Wiktor Budzyński, pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł w 1973 roku. Najdłużej z całego zespołu żyła jego żona, piosenkarka i parodystka Włada Majewska, która odeszła w 2011 roku w wieku 100 lat. No gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu, tylko we Lwowie. Gdzie pieśniu tytulu i budzą ze snu. Tylko we Lwowie. I bogacz, i dziad, to są za pan brat. I każdy ma uśmiech na twarzy. A panny to ma słodziutki ten gród, jak sok czekolada i miód. A gdybym się kiedyś urodzić miał znów, tylko w Warszawie. I szkoda gadania, i co chcesz tu mów, i maja dróg. Co się tu dzieje? Panienki, proszę od bramy, proszę. Co to za piosenki?